And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had, is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes, they can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs to give from their souls to these to elevate, the jump is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church, in the name of their souls, not in the name of religion, that is used to create so much conflict. For the benefit of those who are the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, path of peace is laid very clearly. Anything written, but the balance of the fields of the soul of the try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the man, and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy, many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth, carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the Earth and is content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are a cluster of stars. The human race, every single soul,
No one from a distance sees, that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of a president. They all shine, irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look through our soul, we see nothing but a star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become. In being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond the imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life in a new dimension, which is beyond the imagination of what you might call a new beginning, a new cycle. Which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe and in the universe. It's the elevation of the soul to serve, become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Witamy wszystkich na 151. publicznych warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy 29 kwietnia 2018 roku. Gospodarzami dzisiejszego spotkania będzie Jarek, Kuba, Paweł, Przemek i Marcin. I nauczycielem będzie dr Keszer, także głównie jeszcze chciałbym dodać, że to będzie omówienie, bo raczej Giovanniego, czyli omówienie prezentacji Giovanniego z zeszłego spotkania i jeszcze wcześniejszego spotkania, także będzie dyskusja i będziemy rozważać całe właśnie to spotkanie, tą prezentację Giovanniego, także nie wiem, jeśli Paweł jesteś, to mógłbyś rozpocząć i zacząć. No fajnie, dzięki bardzo, witam wszystkich. A to, że puściliśmy jak gdyby w dwóch częściach prezentację Giovanniego, wynikało też po części, powiedzmy, z technicznych uwarunkowań, ale
Przede wszystkim nie prowadziliśmy dyskusji podczas ich, aby utrzymać jej, powiedzmy, czystość i chronologiczność, żeby każdy mógł sobie wrócić. Jeżeli nie będzie możliwości, albo ktoś nie będzie mógł znaleźć tego, jest to już na KFSSI Polska kanale YouTube'owym, cała prezentacja, więc tam możemy do niej wrócić i w pewnym sensie referować sobie do czasów, do których też bym chciał odnieść, ponieważ w wielu aspektach ta prezentacja niesie ze sobą wiele poziomów nie tylko zrozumienia, ale aplikacji, implikacji technologii. I chciałbym tutaj, jak gdyby ze swojego punktu zrozumienia, podzielić się z Wami tym, nad czym w sumie od jakiegoś czasu pracowaliśmy, a poza tym na bieżąco ludzie zgłaszają lub opowiadają o pewnych zjawiskach, fenomenach, które zachodzą w ich ciałach przy użyciu odpowiednich proporcji czy to ciekłych plazm, czy to gansów, czy powiedzmy reaktorów, które są typowo plazmatycznych. I tu właśnie o tym referowała w pewien sposób prezentacja Giovanniego, ale zanim do tego byśmy doszli, ja bym chciał pokazać Wam coś, czego jeszcze w sumie chyba nie pokazywałem, bynajmniej tutaj. Pozwólcie, że tylko to podzielę gdzieś. O ile to znajdę. Okej, jest, dobra. Moi drodzy, chciałbym zrobić takie małe, jak gdyby, wprowadzenie do tego, zanim ruszymy dalej, ponieważ każdy z nas ma możliwość, kto posiada gansy i nie tylko w sumie, ale na razie skupmy się na tym, powiedzmy, poziomie, powiedzmy, gansu materii i generalnie innych elementów, które mogłyby doprowadzić do tego, o czym będziemy rozmawiali za chwilę, żeby była tego pewnego rodzaju chronologia. Przede wszystkim proces, który żeśmy sobie potocznie nazwali polaryzacja plazmy, to jest nic innego jak polaryzacja nanostruktury, która była przeprowadzana podczas procedury nanokołtowania drutów miedzianych czy też innych materiałów, gdzie dokonywaliśmy polaryzacji, przykładając jeden miernik do jednej końcówki i drugi miernik, powiedzmy, do innej części naszego nanokołtowanego zbiornika. Generalnie ta sama sytuacja wynika z naszym ciałem, zarówno tym fizycznym, jak i tym zupełnie niefizycznym, które już nie istnieje w strukturze tego, co możemy zobaczyć pod mikroskopem lub co możemy zobaczyć za pomocą badań, powiedzmy, za pomocą dzisiejszej infrastruktury urządzeń, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czy to będzie X-ray, czy to będzie tomograf, czy to będzie rezonans magnetyczny, cokolwiek. Idziemy o wiele głębiej w tym procesie, który nie jest namacalny przez te maszyny, a bynajmniej w stopniu, który by pozwalał ludzkości zauważyć te poziomy, za wyjątkiem elementu, który każdy z nas nosi w sobie i są to nasze emocje i nie tylko, ponieważ jeszcze ruszymy z tym dalej. Więc ta polaryzacja następuje we wszystkich poziomach. I tym wprowadzeniem chciałbym w pewien sposób pokazać, jak za pomocą zwykłych gansów lub niezwykłych w pewnym sensie, możemy właśnie doprowadzić do pewnego rodzaju ulepszenia czy poprawienia przepływu plazmy przez naszą fizyczność, co pozwoli nam widzieć inne wymiary struktury naszej fizyczności na różnych przestrzeniach. A więc ludzkie ciało wstęp, jak wszyscy wiemy, ludzkie ciało posiada w sobie wiele sił plazmy, jak i w strukturze, która w esencji jej kreacji jest manifestacją tego samego pola. To może brzmieć troszeczkę tutaj filozoficznie, ale w momencie, kiedy zaczniemy dogrzebywać się dalej, zauważymy, że esencja kreacji naszej fizyczności jest zaledwie jednym promieniem magnetycznym o różnej sile i manifestuje się różnie w środowisku. Natomiast my nie będziemy szli do tego punktu, zaczniemy bardziej od skorupki jajka, ponieważ jak zauważyliśmy,
osoby, co niektóre chciałyby pójść dalej i w jakiś sposób nie mogą przejść przez tą skorupkę jajka, więc mam nadzieję, że dzisiejszy dzień, dzisiejsza prezentacja na wiele sposobów pozwoli tym osobom przejść przez skorupkę jajka, zrozumieć proces, zacząć się rozwijać w głębi siebie i wtedy zacząć wracać do nas z tym, co odkryli w nowym wymiarze swojej własnej fizyczności, który zresztą zawsze tam był, tylko po prostu go nie zauważaliśmy. W różnych wymiarach jego sił względem siebie samego, bo to jest bardzo ważne, jak i środowiska, z którym interaguje. Inercja, czyli bezwładność plazmy, jest kluczowym elementem, który też dzisiaj dotkniemy, ponieważ w pewien sposób zauważyliśmy, że wiele ludzi nie rozumie, co tak naprawdę oznacza inercja, więc dzisiaj postaram się delikatnie przybliżyć to, czym inercja w moim zrozumieniu plazmy jest, żeby móc zrozumieć kolejne procesy odkrywania nowych reaktorów, czy to plazmatycznych, czy też budowy spaceshipa. Na przestrzeni naszego ciała widzimy wiele elementów struktur interakcji plazm, które nazywamy skórą, mięśniami, kośćmi, organami, krwią, limfą itd. Ponieważ jeżeli spojrzymy na nasze ciało, musimy sobie zdać sprawę, że nasze ciało jest nie tylko wynikiem interakcji plazmatycznej, ale jest też plazmą na różnych poziomach, różnej wartości. Więc to, co potocznie żeśmy obserwowali jako skóra, to, co potocznie nazwaliśmy sobie jako mięśnie, kości, organy, jakkolwiek pójdziemy wewnątrz naszego ciała, to te wszystkie elementy są zaledwie czubkiem góry lodowej potęgi kreacji ludzkiego ciała. To jest dopiero sam koniuszek i to w sumie ten najsłabszy, który manifestuje się w pozycji tego, że ludzkim okiem możemy to zaobserwować lub za pomocą ludzkiego oka przy użyciu innych instrumentów. I tutaj też na tym bym chciał się skupić, ponieważ to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, wykracza grubo poza te elementy, które nazywamy jakąkolwiek naklejką przyklejoną do nazewnictwa ludzkiego ciała. Wchodzimy w tą strukturę, która jest tuż pod jej powierzchnią, się zaczyna i idzie o wiele głębiej. A najprostszym przykładem, który moglibyśmy sobie uwzględnić, to jest właśnie jajko. Jeżeli utrzymamy to właśnie jajko w naszej głowie, to zaraz zrozumiemy kolejne elementy. Jeśli te wszystkie elementy fizyczne naszego ciała, niezależnie od ich pozycji w nim, jak i głębokości znajdowania się, rozpatrzymy jak skorupkę jajka, czyli niezależnie, czy patrzymy na mózg, czy patrzymy na nerki, czy patrzymy na jelito, czy patrzymy na kręgosłup, czy patrzymy na wewnętrzną część kości, to jest dla nas nieważne w tym momencie, ponieważ tą całą strukturę rozpatrujemy jako zaledwie jeden element, który nazywamy skorupką jajka. Zaledwie skorupką jajka. I teraz, jeżeli pójdziemy dalej i zrozumiemy, że w całej strukturze zawartości, czy strukturze jajka, od 5 do 8% wartości całego jajka to jest tylko skorupka. Więc jeżeli chcemy mówić o fizyczności w sensie w wymiarze, jakikolwiek go nie nazwiemy, odnośnie fizyczności, organów i tak dalej, to opisujemy zaledwie od 5 do 8% wartości całej konstrukcji naszego ciała. I to też jeszcze jest w przybliżeniu. To teraz możemy sobie zadać kolejne pytanie, to jeżeli to, co wszystko widzę jako ja sam, nawet wewnątrz siebie, nie tylko na zewnątrz, to gdzie ja mam białko, a gdzie mam żółtko, co się z tym dzieje, do czego ja mam teraz i w jaki sposób mam dążyć. A no mianowicie, jeżeli zrozumiemy sobie generalnie tą strukturę i przejdziemy sobie do kolejnego, powiedzmy, bo tutaj na tym bym chciał się chwilę zatrzymać, do kolejnego zrozumienia, że jeżeli mogę podzielić tutaj screen jeszcze w drugą stronę, okej, tutaj. Jeżeli spojrzymy sobie na to jajko, generalnie wiem, że rysujemy bardzo często plazmę na pozycji, powiedzmy, teraz muszę sobie tutaj przesunąć, na pozycji takiej, tak? I to jest generalnie nasze jajko.
I oczywiście jest tutaj drugi promień, który jest promieniem, powiedzmy, wchodzącym, to co potocznie nazywamy magnetycznym, grawitacyjnym, czy jakkolwiek. Teraz jeżeli zobaczymy, to grubość tej skorupki, o której żeśmy mówili wcześniej jako fizyczności, to jest zaledwie ten element tutaj. To jest zaledwie ta płaszczyzna interakcji. Natomiast to, co pozwala nam, i to świetnie poznała nauka, to, czyli te od 5 do 8%, to jest idealnie opisywane przez naukę, powiedzmy akademicką, tak? Ponieważ jest jeszcze inna grupa, powiedzmy naukowców, którzy pracują na innych elementach tej struktury, która bardziej wchodzi w tą przestrzeń i też dotyka, powiedzmy, przestrzeni tej środkowej. Natomiast my się skupimy na tym dzisiaj, jak mogę w bardzo prosty sposób zacząć przechodzić przez ten najtwardszy element, żeby zacząć rozumieć to, co mam na przestrzeni emocji i to, co mam na przestrzeni tego, co potocznie nazywamy duszą. Ponieważ jeżeli spojrzymy na wielkość tego, to zobaczcie, moi drodzy, w przekroju jajka, a że wiemy, że praktycznie wszystko w środowisku, niezależnie od tego, co weźmiemy jako przykład, ma mniej więcej podobną charakterystykę, mniej więcej, z małymi różnicami, to teraz widzimy, jak pięknie nam pokazuje jajko wielkość naszej skorupki. Teraz pokazuje nam pięknie, jak wiele mamy emocji w naszej strukturze. I pokazuje nam, jak wiele mamy tego, co potocznie nazywamy duszą wolną, plazmą, jakkolwiek w interakcji naszej totalności, naszej fizyczności. Tak? Oczywiście tutaj w tym punkcie chciałem to jedynie tylko nadkreślić, żeby pokazać, że dzisiaj zajmujemy się przejściem przez pierwszy element i wejściem w drugi element, który jest tak samo jak plazma, powiązany z trzecim elementem i vice versa. Ale skupimy się na tym punkcie przejścia przez skorupkę i wejścia w białko, czyli w emocje i operacja, pierwsze funkcjonowanie w operowaniu w emocjonalnych reaktorach plazmowych. Bo to jest bardzo ważne. Do tego zmierzamy. Tak? Jeżeli to bym teraz tutaj sobie zostawił, przejdźmy do właściwej prezentacji. Jeżeli przejdziemy kawałek dalej, to zrozumiemy, że plazmę rysowaliśmy sobie na wiele różnych sposobów. Trzeci sposób, który tutaj jest przedstawiony, jest jednym z najbardziej zbliżonych, ponieważ musimy sobie zauważyć jedną rzecz, która bardzo bliska jest temu, co potocznie nazywamy kwiatem życia lub flower of life po angielsku, gdzie w esencji widzimy, że plazma składa się z budowy, która jest bardziej na zasadzie kulka w kulce, i to jest jeszcze w kolejnej kulce, aniżeli sama otwarta struktura plazmatyczna. Oczywiście wielokrotnie rysujemy to, ponieważ jest bardzo wygodniej narysować to, aniżeli kółka w kółkach i jeszcze określone struktury magnetyczno-grawitacyjne. Więc tutaj jak gdyby pokazuje to, że plazma ma mniej więcej ten kształt. Dlaczego mówię mniej więcej? Ponieważ te elementy koliste, one nigdy nie są proste. One są zawsze wynikiem interakcji wewnętrznej, jak i zewnętrznej plazmy względem niej samej, czyli jej centrum, jak i środowiska, które wywiera na nią tak samo różnego rodzaju ciśnienia plazmatyczne. Mam nadzieję, że to jest też jasne, wszyscy doskonale o tym wiemy, to jedynie mówię w formie wprowadzenia i w formie, powiedzmy, takiego pierwszego elementu. Tutaj mamy podobny sposób, zachowuje się ludzka plazma, zwana dalej ludzkim ciałem. Tutaj w pewien sposób, mniej lub bardziej widocznie, chciałem pokazać pewnego rodzaju elementy budowy fizyczności, o której wspomniałem w pierwszych minutach. Później wspomnieliśmy sobie o plazmie, która
bardzo często była nazywana czakrami i tak dalej, ale do tego nie będziemy się odwoływać. To jest oczywiście rzut z boku, to jest oczywiście rzut z góry dystrybucji pól plazmy, który jest też kolejnym wymiarem, ale ten wymiar jeszcze ma kolejny wymiar przed sobą, który jest bardziej strumieniowy, który wynika raczej z interakcji pomiędzy wejściem i wyjściem, w wyniku czego kreuje się właśnie dystrybucja tego elementu. Później możemy zaobserwować kolejny element, który możemy nazwać sobie aminokwasem dla uproszczenia, który jest powiedzmy pierwszą strukturą materialną, dlatego jedno jest pod drugim, materialną, z której to wolnych plazm, tych dwóch elementów i czterech elementów na zewnątrz tworzy się to, co nazywamy wymiar fizyczności. Piąty element, potocznie zwany UFO, czy statkiem kosmicznym, czy jakkolwiek chcemy sobie go nazwać, jest dokładnie strukturą aminokwasową z pewnego rodzaju panelem kontrolnym, który gdzieś występuje w tej pozycji na strukturze aminokwasu. Teraz, jeżeli widzimy tą strukturę, bo to będzie bardzo ważne do referencji w późniejszym czasie, jeżeli widzimy strukturę statku, i zwrócimy uwagę na jego najszerszą część i powiedzmy pośrednią część i część tą, która jest zwierzchnią, zobaczymy dokładnie te same analogie w aminokwasie, właśnie je narysowałem, i w ludzkiej strukturze ludzkiego ciała. Na początku może nam się to wydawać troszeczkę teoretyczne, ale w momencie, kiedy przejdziemy skorupkę jajka, i zaczniemy iść głębiej w strukturę plazmy, zaczniemy odkrywać wymiary siły plazmy, które zaczną manifestować strukturę spaceshipa. Jakkolwiek spaceshipa rozumiemy. To jest bardzo ważne do dalszej referencji. Przejdźmy sobie może kawałek dalej. Jeżeli przejdziemy przez kolejne etapy głębi manifestacji pól, spowodowane jest to ustawieniem pól względem siebie i ich siły. To jest też bardzo ważne, żeby móc to zrozumieć. To jest jedno pole układa się względem drugiego pola w zależności od manifestacji tego pola względem swojego środka i drugiego pola, które dokładnie się zachowuje względem siebie, ale żeby utrzymać totalność kreacji, muszą mieć swój wspólny mianownik interakcji, który nazywamy niczym innym jak magrawem, czyli pozycjonowaniem się w nich samych. Ale jak to w plaźmie bywa? 1 plus 1 w plaźmie oczywiście równa się 3. Dlaczego? Ponieważ jedna struktura plus druga struktura daje nam w efekcie zachowanie czegoś zupełnie innego, co już w pewnym sensie możemy nazwać kompozytem plazmy. Tak się układają elementy w naszym ciele, zarówno te plazmatyczne, jak i te, które możemy nazwać gansem, albo gansem materii, albo jak komuś jest to wygodniej, ciałem. Między innymi nasza krew, która cały czas jest w stanie magnetyczno-grawitacyjnego pozycjonowania się, ona nie jest płynna, ona się pozycjonuje magnetyczno-grawitacyjnie. To jest ogromna różnica w zrozumieniu. W tym momencie zrozumiemy, że każde pozycjonowanie się każdej struktury naszej krwi jest wywołane jej przepływem w danym środowisku i pakietem, który nosi w sobie. Czyli jeżeli jej pakiet jest przeznaczony do komórki w palcu lub w elemencie, który ma być dostarczany w postaci samych pól, bo już teraz zaczynamy mówić tylko o polach, i leci do naszego palca, w tym momencie ten pakiet, on jest z nadanym adresem i nie ma możliwości, żeby ten adres zmienić. Jest jedynie pewna możliwość, która może jak gdyby temu zapobiec, to jest zaburzenie emocji, która może wprowadzić coś, co możemy porównać do trzęsienia ziemi, ale oczywiście w polach. I wtedy to trzęsienie ziemi może delikatnie zmienić strukturę środowiska, gdzie nieokreślone elementy trafią do tych bardziej określonych lub nieokreślonych dla ich własnej pozycji. To też jest bardzo ciekawe, żeby to zrozumieć.
Każdy element układa się względem siebie, względem jego polaryzacji. I tutaj w pewnym sensie chciałbym to dalej nazywać polaryzacją, ponieważ każda struktura zaczyna mieć swoje wejście i wyjście. Oczywiście wejście i wyjście jest dwustronne, czyli jakbyśmy nie spojrzeli, z jednej strony jest to magnetyczno-grawitacyjne, z drugiej strony jest to magnetyczno-grawitacyjne, ale w totalności struktury możemy zauważyć zachowanie jednej części bardziej magnetyczne lub bardziej grawitacyjne, ale to też tylko i wyłącznie w odniesieniu do środowiska. Ponieważ jeżeli zmienimy środowisko i załóżmy, pierwotnie mamy element, który potocznie ludzie nazywają, tu jest magnetyczny, tu jest grawitacyjny, nie ma problemu, jest to jak najbardziej w porządku. Ale jeżeli zmienimy środowisko tego elementu, w tym momencie to zaczyna zmieniać polaryzację na to i staje to, co było magnetyczne, staje się grawitacyjne, bardziej w strukturze pól i polaryzacji się względem siebie elementów. Między innymi tak właśnie zachowuje się to, co nazywamy krwią. Dlatego ona pozycjonuje się magraw i nie tylko jej przepływ wynika z tego, że bije nam serce. Więc jeżeli zaczynamy to rozumieć, to jeżeli na najbardziej, powiedzmy, takim elemencie, jakby to powiedzieć, płynnym, zaczynamy to widzieć, już w pewien sposób sobie to uzmysławiać, to teraz możemy przejść do kolejnych elementów, takich jak na przykład płuca, które pracują na gazowej części, tak, i zrozumieć, że tam też istnieje dokładnie ta sama zasada i to samo zachowanie. I jeżeli to rozumiemy, to wtedy przechodzimy do kolejnej części, do najsilniejszej pompy, jaka istnieje w środowisku tej planety w naszej fizyczności, która jest naszym mózgiem. Więc tutaj w tym momencie, jak zaczniemy widzieć też konstrukcję mózgu, rozróżniać poziomowanie struktury nanowarstw naszego ciała, to teraz możemy łatwo zrozumieć, dlaczego mówimy o polaryzacji, ponieważ jest to ustawianie struktur nano w jednej linii. Tak? W astronomii mają bardzo ciekawy opis tego zjawiska, to się bodajże nazywa koniunkcja czy koniugacja, żebym teraz nie przewidział, jeżeli ktoś mnie może poprawić tutaj. Halo? Które jest bardziej? Chyba w koniunkcji. Chyba, no więc właśnie. Więc generalnie to samo odbywa się co w makro, to w mikro i w nano, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli. Ta polaryzacja zawsze ma określony wpływ, który pomaga polom przejść bardziej gładko przez strukturę całości. Jeżeli zwrócimy też na to uwagę, to przypomina nam pewien element, który potocznie kiedyś był nazywany w różnych naukach w różny sposób. Obecnie to też między innymi nazywamy coś, co może być czakrami, prawda? Natomiast ja bym tutaj do nich aż tak bardzo nie referował, ponieważ tych punktów jak gdyby rozbicia, możemy je nazwać merydianami, jakkolwiek. Tak? Jakkolwiek ktokolwiek czuje się powiedzmy wygodnie w nazewnictwie tego, ważne tylko, żeby zrozumieć głębię tego, skąd to się bierze. Nie dlaczego, a skąd. Tak? Bo dlaczego to będzie wynikiem tego, skąd to się wzięło tak naprawdę. Więc do tych aspektów polaryzacji, teraz tutaj to bardziej kieruję dla osób, które z tego, co widzimy, bardzo by chciały, ale w jakiś sposób no nie mogą, no próbują i coś się dzieje, czego no w pewien sposób nie potrafią jak gdyby przeskoczyć i mam nadzieję, że może ta prezentacja w pewien sposób tutaj wyjaśni to i będziemy mogli ruszyć dalej, ponieważ ten element jest dla każdego, kto nawet nie słyszał o technologii, a zrozumiecie zaraz dlaczego. W momencie, kiedy rozumiemy już tą polaryzację i rozumiemy, że to nie jest ustawianie komórek ciała, to jest ustawianie duszy każdej poszczególnej komórki, która w esencji później tworzy kolejną strukturę, która jest większa i ta większa struktura tworzy jeszcze większą i tak dalej, ale większą nie w materii, bo to jest najzabawniejsze, tylko większą
w sile pól. Czyli jak wrócimy do tego tutaj zagadnienia, które tutaj chciałem pokazać, nie tu, tylko tu, to jest właśnie ten element. Widzicie, w plazmie najsłabszy element jest największym w fizyczności. Natomiast najsłabszy, znaczy najmniejszy element w fizyczności jest najsilniejszym w pewnym sensie w fizyczności. Co to znaczy? To znaczy się, że nasza dusza jest wielkości neutronu, a kreuje całą naszą fizyczność. Do tego zmierzam. Więc my zmierzamy do tego neutronu. Ale żeby zmierzyć do tego neutronu, musimy przejść przez jego kolejne podziały, bo jak wiemy, neutron dzieli się zawsze na elektron i proton. I każdy kolejny elektron i proton tej dywizji staje się znowu kolejnym protonem i elektronem dla siebie, więc my idziemy w kierunku tego pierwotnego, jak gdyby, neutronu. Teraz, tą polaryzację na sam początek można dokonywać na wiele różnych sposobów i do tego były przedstawione nam różnego rodzaju, że tak powiem, gadżety, które miały uzmysłowić nam funkcjonowanie nas samych, a przy okazji zwiększyć polaryzację naszej, już nie powiem fizyczności, ale tej struktury sił plazmy, która siedzi pod fizycznością w pewnym sensie. I do tego mieliśmy różnego rodzaju urządzenia, magrawy, gansy, peny, pacy, systemy balansujące i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy powiedzmy poszli troszeczkę szybciej i zrozumieli, zobaczyli inne powiedzmy kierunki rozwijania też, zauważyli, że mogą używać emocji, czyli ukierunkowana myśl, intencja, skupienie uwagi w sobie, rozróżnienie różnych emocji. To też działa dokładnie tak, jak te urządzenia wymienione tutaj. Natomiast kolejna grupa osób zauważyła, że emocje są zbyt wolne i zaczęli pracować na wymianie bezpośrednio, możemy tego nazwać dusza, a dusza z wykluczeniem totalnie emocji. Natomiast my dzisiaj skupimy się bardziej na przedstawieniu tego, czyli jak wyjść z fizyczności, żeby zacząć bawić się tym, ale nie na zasadzie ideologicznej, tylko na zasadzie praktycznej i na zasadzie chodzenia do swojego własnego laboratorium każdego dnia. Kolejny slajd. Podczas procesu polaryzacji warto zwrócić uwagę na nowe elementy, które pokazują się w nas, a także dostrzeżenie różnicy przed, w trakcie i po tym, jak w gruncie rzeczy doprowadzamy nowe doświadczenia do siebie. To jest bardzo ważne. I te doświadczenia, te nowe punkty balansu mogą się ukazywać w różny sposób, od bardzo nieprzyjemnych uczuć, czy odczuć na fizyczności wręcz bólu, po coś, co jest zupełnie błogie i cudowne. Ani jedno, ani drugie nie jest elementem, który powinien nas zatrzymać. To znaczy się, jeżeli jestem w majestatycznej błogości, to nie jest punkt, w którym powinienem przestać poszukiwać wiedzy, ponieważ ten punkt jest dopiero jednym z kolejnych punktów poniżej skorupki jajka, który pokazuje mi emocjonalny kierunek, ale jeżeli go przejdę, to on zacznie się zamazywać, znikać i zaczną pokazywać się nowe reaktory. Tak samo jest z bólem. Jeżeli w pewien sposób odczuwam full ból fizyczny, ale jeżeli mu się przyjrzę, to tak naprawdę to nie jest ból. Łatwo to jest zdefiniować, bo jest on bardzo różny od tego, co w gruncie rzeczy możemy odczuć podczas uderzenia się albo, nie wiem, skaleczenia się, jakiegokolwiek urazu fizycznego, od tego bólu, który występuje poprzez balans plazmatyczny naszej struktury. I teraz w tym bólu, ten ból też nie powinien nas odstraszać, jedynie pokazywać nam punkt referencji, o, mam pewien punkt zaczepienia, muszę mu się przyjrzeć. Jak zaczniemy mu się przyglądać, czyli nie oczami, a emocją, to zobaczymy, że bardzo łatwo jesteśmy za pomocą emocji doprowadzić ten sam punkt do tej samej pozycji emocji, czyli bólu, czy jakiejś pięknej, cudownej emocji, jakąkolwiek chcemy sobie nazwać, i ją replikować w tym punkcie. To jest pierwszy piękny element, jak zacząć to budować.
I im częściej zaczniemy wchodzić do swojego laboratorium i powielać ten punkt, tym ten punkt zacznie być coraz wyraźniejszy, koło tego punktu zaczną się pokazywać zupełnie nowe emocje, czyli ten ból przekształci się już w coś przyjemnego, a później się przekształci wręcz pewnego rodzaju uzależnieniem, że ja chcę mieć ten punkt, bo on jest moim punktem referencji mojej egzystencji poza fizycznością, chociaż jest cały czas gdzieś tam w strukturze mojego ciała. Ta przygoda pozwala nam wtedy ruszać w kolejne elementy, które zaczynamy rozpoznawać w naszym ciele. A ponieważ nauka pięknie rozgryzła te 8%, załóżmy, naszej struktury i opisała całą anatomię ludzką od A do Z, nazywając ją w różny sposób, więc nam jest też łatwiej określić, aha, to tu mam wątrobę, tu mam żołądek, tu mam nerkę, tu mam taki gruczoł, tu mam taki gruczoł, więc mniej więcej możemy sobie sprecyzować, gdzie, w jakim punkcie coś zaczyna nam się balansować, ustawiać, polaryzować i zaczynamy to nazywać, aha, czyli coś się dzieje w rejonie, powiedzmy, mojej klatki piersiowej, w tym momencie możemy zacząć jak gdyby iść do góry z tym strumieniem i zobaczyć, co i gdzie to się pokaże w jednostce kontrolnej, którą jest jak gdyby nasz mózg. Przykładowe procesy polaryzacji, tutaj to w pewien sposób zapisałem tylko, powiedzmy, jeżeli z kimś to robimy, nie ze sobą, więc przed każdym przystąpieniem do procesu polaryzacji powinniśmy poprosić o zgodę tej osoby, ponieważ ona musi być świadoma, że jej życie może ulec zmianie, ponieważ za każdym razem, jak zacznie wychodzić na dwór czy na pole, w zależności z którego regionu Polski jesteście, ta osoba już ciągle będzie miała odpalony jakiś reaktor plazmatyczny i jak gdyby musi być ona świadoma, że to nie jest robienie nikomu czegoś wbrew jego woli, to jest pokazanie mu głębszego wymiaru, ale jeżeli nie ma zgody, to ja myślę, że ze względu na etos nie powinniśmy doprowadzać do, powiedzmy, elementów, które niekoniecznie muszą być później mile widziane. Ja zalecam osobiście na sam początek dla osób długopisy z tak zwanej ciekłej plazmy, jak to żeśmy na ostatnich latach, szczególnie dwóch rozwoju technologii, wytłumaczyli sobie, więc tutaj myślę, że już sam element ciekłej plazmy nie muszę tłumaczyć. Łatki gansowe, które są idealne do wielu aspektów polaryzacji, co udowodnił nam świetnie Giovanni, do tego zaraz też wrócę. Oczywiście tutaj gans, wiemy, że gans to jest magnes, ale ja wrócę do tego za chwilę, żeby to wytłumaczyć, a jeżeli zapomnę, bo się rozgadam, to proszę przypomnijcie mi, bo to jest dosyć ważne w stosunku do tego, co widzieliśmy na jajku, żeby to wytłumaczyć. Więc teraz tylko i wyłącznie streszczając to, ten magnes ma za zadanie wyciągnąć pola na zewnątrz. I to wyciągnąć to jest w wielkim cudzysłowie. To nie jest coś, że my wyciągamy sobie coś ze środka na zewnątrz, nie, to nie jest tak. To jest jedynie jak gdyby taka analogia tego, więc proszę nie brać tego wyciągnął w dosłownym mniemaniu, a jedynie jako po prostu element pewnej analogii. Teraz polaryzacja. Chińczycy bardzo doskonale to opanowali i bardzo wielu z nich pokazywało to na Facebooku na przestrzeni różnych elementów, gdzie zaczęli polaryzować sobie różne struktury ciała. Teraz tutaj akurat nie patrzcie na kolory jako użycie specyficznych gansów, choć ma to też pewne zastosowanie tutaj, ponieważ jeżeli widzimy pewnego rodzaju zastrzyki energetyczne, które są na stopach, oczywiście te elementy tutaj to są nic innego jak długopisy z ciekłą plazmą, ponieważ one są bardzo mocne w działaniu, czyli tutaj dajemy pewnego rodzaju dawkę energii, tak? Na samym początku. To jest naszym równikiem, dlatego tu jest najcięższy element. A tutaj jest element, który jest połową najcięższego elementu, tak? Czyli jak tutaj mamy CuO, a tutaj mamy CO2 i spojrzymy na masy atomowe, które masa atomowa mniej więcej równa się siła pól.
Jeżeli to sobie uprościmy do tego i spojrzymy sobie w tablicę Mendelejewa, to siłę pól możemy rozpoznać po masie atomowej, dla uproszczenia. Więc jeżeli spojrzymy na ludzkie ciało, to właśnie klatka piersiowa jest niczym innym jak równik na Ziemi dla naszej fizyczności w pewnym sensie. Oczywiście w zrozumieniu pójdziemy dalej. Teraz cała polaryzacja, wiemy, że w plazmie mamy jedno prawo, które mówi, kto może to przytoczyć, żebym ja tutaj nie musiał ciągle... Mniejszy karmi słabszego. Dokładnie. No więc jeżeli spojrzymy na to, to w gruncie rzeczy tu jest nasza cała fizyczność, a tutaj jest silniejszy, czyli nasza dusza. A więc dusza karmi na tak wiele sposobów słabszego, a słabszy oddaje to silniejszemu. Więc w tej pozycji prowadzi to do polaryzacji całkowitej struktury naszego ciała. Teraz, czy te elementy zaczną wyskakiwać nam gdzieś w jednym przedziale naszej fizyczności, czy w drugim przedziale, czy gdzieś tutaj w tym przedziale, to nie ma najważniejszego, to nie ma jak gdyby większego na razie wpływu na to. Ważne jest, żeby rozpoznać to, zacząć się tym bawić i zacząć to przeciągać między różnymi elementami zarówno w górę, jak i w dół naszej fizyczności. Dlaczego? Ponieważ pozwoli nam to zrozumieć kolejny element, że nawet jeżeli nie jestem doświadczony z energiami i z plazmą i z czymkolwiek, jak ja to nazwę, to nie muszę być wielce edukowany, żeby móc to przenosić. I najważniejsze jest to, że każdy może. Nieważne, czy z tą technologią zetknęliśmy się wczoraj, czy zetknęliśmy się 3 lata temu, a zauważyliśmy pewien fenomen, że w pewnym sensie nasza wiedza, powiedzmy, jakby to ująć, powiedzmy starych poszukiwaczy wiedzy, tak, którzy chcą się dzielić tą wiedzą, potrafi doprowadzić do kondensacji tej wiedzy, że to, co zajmowało nam 2 lata, te osoby są w stanie uzyskać w przeciągu tygodnia, albo i nawet krócej. Ponieważ powiem wam jeden eksperyment z przedwczoraj. Eksperymentowaliśmy z gansami ołowiu i eksperymentowaliśmy z ratio pomiędzy ołowiem a CH3. I mniej więcej to było ratio gdzieś około 100 do 1, 100 do 2. Mniej więcej takie ratio było, więc bardzo olbrzymie. I osoba, dodając kropelki ciekłej plazmy do kubka z ołowiem, dosłownie dodała 20 ml do pełnego kubka ołowiu, oczywiście ciekłej plazmy ołowiu, ciekłej plazmy CH3 i w tym momencie zaczęła rozpoznawać reaktory gdzieś w tej płaszczyźnie swojego ciała. Teraz najważniejsze jest to właśnie, żeby pewnych elementów się nie bać i zacząć im się przyglądać. Jeżeli jeszcze jesteśmy nie gotowi, to zrobić sobie przerwy. I o tym właśnie mówił też między innymi Giovanni i o tym sobie mówiliśmy wtedy, kiedy mówiliśmy o tak zwanej siłowni plazmatycznej. To jest dokładnie ten sam element, czyli najpierw robię serię ćwiczeń na jakąś partię mięśni, na siłowni oczywiście, później robię sobie kilka minut przerwy, później robię kolejną serię i tak robię całą, powiedzmy, całą partię mięśni, czyli załóżmy z 5 serii. Czyli tutaj dokładnie się ten sam element jak gdyby nakłada tego ćwiczenia plazmatycznego. Kolejnym elementem tego jest to, że w pewnym sensie coraz głębiej idąc z tą wiedzą, zauważamy, że to, co dawni naukowcy opisywali swoim językiem, który może niekoniecznie dzisiaj do nas wszystkich trafia, ale jak najbardziej to było poprawne, opisywali struktury reaktorów plazmatycznych, które istnieją na przestrzeni naszego spaceshipa, ponieważ w momencie, kiedy zaczniemy się odwoływać już do, w pewnym sensie, prezentacji Giovanniego, zaczniemy odwoływać się do wewnętrznej części tego, co w gruncie rzeczy jest niczym innym jak spaceshipem. Teraz, polaryzacja tego elementu też w wielu przypadkach przynosi wiele ciekawych elementów.
ale każdy oczywiście robi to na swoją własną odpowiedzialność, z własnym zrozumieniem, ponieważ wyników jest tak wiele, oczywiście pozytywnych, o których my bynajmniej wiemy. Natomiast tutaj chciałbym wprowadzić pewnego rodzaju klauzulę, że każdy operuje według swojego własnego zrozumienia i swojego własnego, powiedzmy, bezpieczeństwa, to żeby było jasne. Ale te punkty zaczynają mieć piękne elementy, które zaczynają się w późniejszym czasie przedstawiać w pozycji kryształu. I to też było opisane szczególnie w peruwiańskich naukach, ponieważ jak znamy troszeczkę historię, nasi, powiedzmy, mesjasze, Mojżesz, Mohamed, Chrystus, jakkolwiek ich sobie nazwiemy, tak według doktora Keshe, tak jak mówi, to byli ludzie, którzy byli mesjaszami fizyczności. Natomiast na tej planecie, na przestrzeni różnych dziejów, między innymi Mitra była jedną z nich, to byli mesjasze wszechświata, można powiedzieć, czyli mesjasze duszy. I w pewnym sensie w Peru istnieje do dzisiaj tradycja, nie wiem, czy zrozumiana przez Peruwiańczyków doskonale, czy też nie, ponieważ nigdy tam nie byłem, nie miałem z nimi kontaktu, ale z tego, co widzimy, to jednak ta część wiedzy gdzieś tam zanikła. Produkują tak zwane czapki, nawet możecie sobie wpisać w internecie czapka z Peru albo z Machu Picchu, jakkolwiek, gdzie zauważycie, że w specyficzny sposób produkują oni czapki, które przedstawiają elementy reaktorów powyżej głowy i sam, powiedzmy, mapę, można to w pewien sposób nazwać w ten sposób, mapę tego, co możemy nazwać spaceshipem w tej strukturze tej planety, oczywiście w polach naszego organizmu. Jest tam idealnie ta mapa rozrysowana, są to czapki sprzedawane turystom, ale w momencie, kiedy rozumiemy plazmę i zaczynamy dotykać tych reaktorów i wiemy, że to już nie jest legenda, wiemy, że to już nie jest coś, co odnosi się tylko do mówienia, tylko praktycznej interakcji z nimi, to zaczynamy zauważać, że te czapki mają jeszcze wiele do powiedzenia. I jeżeli macie chwilę czasu, to bardzo Was zachęcam, spójrzcie na tego typu czapki gdzieś tam sobie w Google, przyjrzyjcie się im i zobaczcie, ewentualnie porównajcie to ze sobą. Tutaj natomiast takie elementy jak posągi Buddy, szczególnie nie te artystyczne posążki, tylko monumenty Buddy i pewne określone struktury, łącznie z jego wydłużonymi uszami, mają przeogromne znaczenie w strukturze uplazmatyczniania naszego ciała w procesie polaryzacji, że tak to ujmę. Coraz więcej zaczynamy widzieć i widzimy, że poszczególne elementy tych posągów czy monumentów zaczynają przedstawiać bardzo naukową treść, którą zawsze na sobie nosiły, tylko może niekoniecznie my wszyscy musieliśmy akurat w tym momencie je rozumieć w tej postaci. Jeżeli przejdziemy dalej, tutaj jest jedynie taki przykład bardzo prostego systemu balansującego czy polaryzującego. Oczywiście jest to zrobione ze zwykłej czapeczki z daszkiem i bardzo ciekawe jest to, że w sumie system ten został zrobiony jakieś parę tygodni przed tym, z czym Giovanni przyszedł, a uważam, że Giovanni to doskonale opisał naukowo, z wyliczeniami w oparciu o literaturę powszechnie naukową, która jest zaakceptowana przez wszystkie środowiska naukowe na świecie w odniesieniu do funkcjonowania naszej planety i tak dalej, co wpływa na pulsację naszego mózgu czy plazmy naszego mózgu, jakkolwiek to sobie nazwiemy. Oczywiście, żeby polaryzacja była przeprowadzona w miarę w całościowym, jednoelementowym, powiedzmy, jakby to powiedzieć, jednorazowo, w całości, żeby nie komplikować. Widzimy tutaj, że można to zrobić z prostej koszulki i z prostej czapki z daszkiem, jeżeli posiadamy gansy. Ponieważ
zaraz omówimy sobie Gansy. I tutaj właśnie jest takie przykładowe, elementy powyżej są zaledwie wstępem do budowy większego zrozumienia. To trzeba zrozumieć, że to, o czym teraz powiedziałem, to jest absolutny wstęp. Absolutny wstęp. Proces może przeprowadzić każdy i tutaj ja akurat praktykowałem to sam. Było to 12-minutowych sesjach z 18-minutowymi przerwami z trzykrotną powtarzalnością. I to jest jak gdyby ten początek, którym chciałem się z wami tutaj jak gdyby podzielić. Czy są jakieś pytania do tego ewentualnie? Halo, halo? No słuchajcie, słuchajcie. Na panelu QA jest pytanie. A, dobrze, czekaj, zobaczę. Czy jeżeli mam gansy już rok, to muszę je wyrzucić i robić nowo, bo podobno tracą swoje własne właściwości. Czy tracą całkiem, czy tylko są słabsze? Nie, absolutnie nie. Jeżeli mówimy, dobra, na chwilę. Tyle powiedzmy od kontekstu prezentacji. Gansy, które mamy w środowisku takim, jak mamy je w słoiku, one w pewnym sensie tracą swoje możliwości, ale one bardzo szybko się rechargują. Dlatego podczas homeopatii świetnie to było pokazane, gdzie należy je wstrząsnąć. W momencie, kiedy je wstrząsamy, one zaczynają restrukturyzować swoje pola po przestarcie jeden między drugim. Dlatego wiele osób odczuło absolutny puls gansów w momencie, kiedy je pukało. To jest właśnie wynikiem tego. Tego tarcia, tego stworzenia tego ruchu pomiędzy jedną strukturą a drugą, a doskonale wiemy, że w momencie, kiedy płuczemy gansy, tak, może tutaj podzielę na chwilę, żeby to było bardziej widoczne. W momencie, kiedy mamy słoik i wlewamy do niego wodę, załóżmy tutaj było mało tam powiedzmy wody z jakąś tam ilością gansów i wlewamy wodę z kranu, to oczywiście ta woda ma ruch wbijający, ale jednocześnie jest kolejny strumień, który jest strumieniem wypychającym, co powoduje nic innego jak przy olbrzymi ruch tych gansów. A więc one zaczynając trzeć jeden od drugiego, zaczynają nadbudowywać swoją strukturę plazmatyczną do pozycji, w której były. Czyli wystarczy je wstrząsnąć. Dlatego jak ludzie używali na przykład w kąpielach, do kąpieli gansów, tak? Czyli załóżmy mamy butelkę, w której mamy gansy, to zanim ją włożymy do wanny, to ja polecam gorąco wstrząsnąć to gdzieś z 20 razy, porządnie dać temu wstrząśnięcie i nawet nie musimy wtedy wody wlewać do wanny, ale powiem wam jedną rzecz. Ponieważ nasze stopy są najsłabszym elementem struktury, w pewnym sensie totalności fizyczności. Jeżeli, zróbcie sobie doświadczenie, tak? Użyjcie tej butelki, którą tutaj narysowałem, bez wstrząśnięcia gansów, jak wejdziecie do wanny, to połóżcie na nie stopy, obie stopy, na tą butelkę. Nieważne, ile tam jest gansów. Może być 10 ml, może być pół butelki, jakkolwiek. I zobaczcie, co jesteście w stanie rozpoznać. Ale później, po gdzieś około 10-15 minutach, zróbcie sobie chwilę przerwy, i wtedy weźcie tą butelkę i porządnie dajcie jej szejka, czyli wstrząśnijcie ją z 20 razy, tak dosyć konkretnie i znowu zróbcie to samo i zauważycie różnicę. Albo zauważcie, nie będę sugerował. Więc tutaj na odpowiedź Hubertowi, w pewnym sensie gansy tracą swój charge, czyli ładunek, w momencie, kiedy są oklapnięte na dole, ponieważ nie mają ruchu, nie mają możliwości ekspansji. Natomiast z drugiej strony, im starsze gansy, tym lepsze, w pewnym sensie. To tak jak z winem,
albo z, w pewnym sensie z kobietą, jeżeli mogę się odwołać do tego. Ale w tym odniesieniu, niech tutaj tylko wrócę do tego pytania, nie tracą, mam nadzieję, że czy całkiem tracą, czy tylko są słabsze. Mam nadzieję, że na to odpowiedziałem. Nie wiem, jak tam Hubert uważasz, czy potrzebujesz jeszcze rozwinięcia. Natomiast, moi drodzy, wielokrotnie powtarzaliśmy sobie, że wróćmy do tej homeopatycznej sesji, którą żeśmy zorganizowali. Tutaj Przemek ją świetnie przetłumaczył, do tego tutaj pani doktor świetnie dołożyła swoje zrozumienie. Moi drodzy, nie patrzcie tylko na to, co jest mówione, ale zobaczcie w głębie ruchu tych elementów, które są tam przedstawione. Ponieważ powiem wam jeszcze bardzo ciekawą taką, jeżeli ktoś lubi ćwiczenia fizyczne, żeby przeprowadzić polaryzację w sposób bardziej dokładny, to powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, która nie jest nowa, ale warto może ją wykorzystać. Jeżeli mamy ludzkie ciało, tak, analogia butelki znowu, jeżeli wstrząśniecie swoim ciałem, ale to nie jest takie wstrząśnięcie, żeby podskakiwać, to jest bardziej, żeby wprowadzić to w taki wstrząs, jak jest nam zimno. Wiecie, taka drgawka. Dlatego właśnie ludzkie ciało trzęsie się w momencie, kiedy jest mu zimno, bo poprzez skurcz i rozkurcz tego trzęsienia to się dzieje dokładnie to, co jest tą butelką. Jest zwiększane napięcie plazmatyczne pomiędzy gansami, co zwiększa wydolność energetyczną. To jest dokładnie to. I teraz to samo było pokazane w homeopatii. Czy w pozycji kangurowania. To jest dokładnie to samo, moi drodzy. Więc w tym przypadku, jeżeli wstrząśniemy naszym ciałem, wiecie, jak czasami, nie wiem, czy mieliście, może bardziej mężczyźni niż kobiety, chociaż tutaj nie mówię, że to tak miało być, jak wiercimy wiertarką z udarem. Kojarzymy, co to jest? No, kojarzymy. No to teraz zauważcie, jak wiercimy z udarem i przyciśniemy tą wiertarkę do ściany, gdzie zmniejszymy amplitudę samej wiertarki, a my przejmiemy w pewnym sensie pulsację tego, to zaczynają nas swędzić ręce, wyskakuje nam gęsia skórka, zmienia się struktura naszej skóry. Właśnie to wynika z tej pozycji. Z pozycji właśnie interakcji pomiędzy warstwami, polaryzacji, przepływu pól, gansów, fizyczności, które nazywamy skórą, mięśniami, kością, jakkolwiek. To jest dokładnie to samo. Więc wracając do ludzkiego ciała, jeżeli zrobimy ten taki wstrząs, taki shake, to w tym momencie zaczynamy pobudzać, nie wiem, czy to robić przez minutę, dwie, trzy, nie wiem. Ja osobiście tego nie robię, natomiast pewne osoby przyniosły mi tą wiedzę i mówię, kurczę, wiesz co, to jest naprawdę mega pomysł, bo to na pewno pomoże tym osobom, które w pewien sposób chcą się pobudzić, chcą to widzieć. I to jest bardzo analogiczne właśnie z homeopatycznym nauczaniem, gdzie podczas tego wstrząsu, tak jak w butelce, powodujemy zwiększenie ruchu dwóch pól, czyli tarcie gansów pomiędzy sobą. I wtedy stajemy się bardziej sensytywni. Wtedy jak weźmiemy na przykład nic nie czujemy, weźmiemy w łapkę health pena, czy paca, czy coś, to bardzo często możemy się gorąco zdziwić, że o, przecież wtedy tego nie było, jakkolwiek. Tylko moi drodzy, ja wiem, że to jest duży excitement, podniecenie, jak to o, coś mi się wydarzyło, ale bardzo często ten excitement, idąc do góry, ma bardzo szybki spad. Czyli w pewnym sensie zaczynamy odczuwać coś, co jest w naszym mniemaniu logicznym negatywne, czyli jakiś, nie wiem, ból, skurcz, jakieś ukucie, coś w tym mniemaniu. Moi drodzy, to jest tylko manifestacja wzniesienia energii i próby wybalansowania się przez samą siebie, ale w pewnym momencie dochodzimy do balansu tego i tylko ciągniemy to do góry, bo na dół już nie może iść, bo już nie ma takiej energii. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Dlatego to jest to, co mówiłem wcześniej, nie bać się odczuć, ponieważ mogą być różne, tak? Ale one na pewno nie robią krzywdy. To jest na 100%. Okej, jakieś jeszcze pytania? Mam nadzieję, że to wyjaśniłem
w mniejszym lub większym stopniu. Dobra, to jeżeli nie ma pytań, to pojedźmy teraz do tego, co zaprezentował nam świetnie Giovanni. Oczywiście w pewnym sensie jest to moje zrozumienie. Zaraz, gdzie ja to tutaj miałem? Dajcie mi chwilę, ja muszę to znaleźć, bo gdzieś mi to uciekło. Cześć wszystkim. Ja miałem takie pytanie, Pawle, do Ciebie albo tutaj do reszty wszystkich w sumie. W momencie, kiedy kierujemy tą energię już ku górze, tak? Jak powiedziałeś, jeżeli wystąpi w nodze dysbalans jakiejś komórki, to jak w momencie, kiedy już jakby nie używasz tych dolnych reaktorów, powrócić i zbalansować tą jedną komórkę w nodze? Cześć Dawid, cześć. Mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego, jak nie używasz tych reaktorów. Zawsze je używasz. Także. Okej, dzięki. Dobra, czy tutaj widzimy teraz ten obraz? Tak, widać. Dobra, więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, co też Giovanni na co świetnie zwrócił uwagę. Zresztą jakiś czas temu też żeśmy rozmawiali właśnie o wykorzystywaniu przez starożytne cywilizacje w pewien sposób bardziej rozwinięte niż my różnych elementów tej planety do przeprowadzania polaryzacji własnego ciała. I tutaj między innymi jest właśnie jeden z elementów, który jest to fajne zestawienie, które Giovanni w sumie zrobił, bo to jest kilka systemów. Przede wszystkim system, którym jesteśmy my sami względem innych plazm, ale powiedzmy, że to zostawimy na dzisiaj sobie frywolnie, zaczynamy od jakiegoś tam pewnego elementu urządzeń, a dopiero później będziemy dochodzili do tego elementu wykorzystywania samych siebie, gdzie widzimy, Egipcjanie od dawien dawna wykorzystywali wanny, czy też w łaźniach wykorzystywali odpowiedniego rodzaju marmury, które miały odpowiedniego rodzaju kwasowość i nie tylko, ponieważ miały także odpowiedniego rodzaju możliwość w pewnym sensie magnetyzowania. Ale to nie jest magnetyzm, który znamy z magnetyzmu pomiędzy powiedzmy magnesem a magnesem, a jest to bardziej w strukturze plazmatycznej, czyli jest to bardziej magnetyczne oddziaływanie pomiędzy nami a naszym ciałem. Teraz dokładnie tutaj widzimy taką samą analogię jak wanna w stosunku do systemu tutaj tego. Poczekajcie chwilę. No dobra, sorki. Więc tutaj dokładnie widzimy tą analogię i zestawienie i jest to, no powiedziałbym, no już chyba lepiej tego za pomocą chyba internetu nie można zrobić, jak zrobił to Giovanni, gdzie jest tutaj piękne pokazanie różnych elementów na przestrzeni epok, dziejów ludzkości także. Więc
Więc w pewien sposób to jest ten pierwszy element, jak gdyby wprowadzający do tego i potwierdzający w pewien sposób polaryzację i sposób zrozumienia przepływu pól przez nasze ciało. Nie tylko przez nas dzisiaj dzięki technologii, ale także przez wielu innych naukowców z poprzednich epok, tak? Później chciałbym Wam pokazać kolejny element, na który ja akurat zwróciłem uwagę. Oczywiście polecam wszystkim obejrzeć i zrozumieć to w swój własny sposób, ponieważ, jakby to powiedzieć, na wiele sposobów ta prezentacja ma olbrzymie zastosowanie w budowie spaceshipa z naszej fizyczności. Jeżeli to mogę ująć w bardzo prosty, bezpośredni sposób. Tutaj to, co pokazywał nam Giovanni, to jest właśnie materac, który używał dla swojej córki po wypadku. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewien element, a mianowicie na proporcje. Ponieważ jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, że plazma jest w pewnym sensie kółkiem w kółku, to tutaj na tej podstawie możemy zauważyć, że proporcje mają przeolbrzymie znaczenie, a nawet bym powiedział, są bardzo kluczowe. Więc jeżeli zwrócimy uwagę na zastosowanie przez Giovanniego tutaj ciekłej plazmy w stosunku do Gansu, widzimy, że proporcja jest 1 do 3, prawda? Jeżeli zobaczymy tutaj kolejne wykorzystanie, powiedzmy procentowe, ciekłej plazmy, różnych elementów, też jest w pewnym rodzaju ratio, czyli jest to nic innego jak reaktor zbudowany z trzech różnych kulek, z czego siłę można poznać po tak zwanej masa atomowa, tak? Masa atomowa. I jeżeli spojrzymy na masę atomową tych elementów w tablicy Mendelejewa, dodamy sobie, co jest dziecinnie proste, nie trzeba być żadnym znawcą chemii, fizyki, jakkolwiek, żeby to zrobić, wystarczy otworzyć zwykłą tablicę Mendelejewa i spojrzeć sobie na pewne cyferki i dodać je, wtedy masa atomowa nam pokazuje nic innego jak siłę. Siłę pól, tak? Mniej więcej. Teraz jeżeli zwrócimy uwagę także na dolną część, w której Giovanni nam pokazuje kolejne elementy, to jest kolejny element skonstruowania kompozytowej plazmy, która posiada swoje elementy ratio tak samo, czyli proporcji. I teraz te proporcje, ja bym nawet proponował na sam początek dla osób spróbować sobie zrobić podobny materac, który jest banalnie prosty, bo to wystarczy po prostu zastosować woreczki strunowe, to się chyba tak po polsku nazywa, z ciekłą plazmą, ci co posiadają oczywiście gansy, pod łóżkiem, w tych samych proporcjach i zobaczyć efekty, które występują przed, w trakcie i po. To jest najlepszy element, żeby tutaj to sprawdzić. I tutaj oczywiście jest to element, który w pewnym sensie jest na fizyczną część naszego ciała, czyli to, co jest od żuchwy po samą stopę. Kolejnym elementem, który polaryzuje nasze ciało w pewien sposób, jest nasza głowa i oczywiście to jest ten silniejszy element i nasza głowa jest polaryzowana przez coś, co doskonale znamy i ta polaryzacja naszej głowy odbywała się według Giovanniego albo według receptury Giovanniego na dwa sposoby. Pierwszy sposób to był plazmatyczny, którym był hełm, do którego zaraz dojdziemy i ciekła plazma na fizyczność, natomiast jeszcze wspomagał ten proces fizycznym rozwiązaniem, którym było podawanie do ustne różnych elementów, jak omega-3, kwas foliowy, potas, wapń, magnez i cynk, które były podawane razem, bo tu chodziło o kompozyt tej plazmy. To chyba było w prezentacji nawet powiedziane, że one muszą być podawane wręcz
wręcz razem. Dlaczego, ja tego nie wiem, natomiast to tutaj Giovanni mówił, że konieczne jest właśnie zwrócenie uwagi, aby te rzeczy były podawane łącznie, nie oddzielnie, ponieważ nie ma to wtedy takiego efektu. I tutaj przechodzimy do obliczenia właśnie pól na głowę, w których w jaki sposób mniej więcej Giovanni do tego podszedł, czyli obliczał pola magnetyczne mózgu Naomi, w którym wziął, że 1000 ml wagi mózgu to jest mniej więcej 2% jej 50-kilogramowej wagi ciała. Czyli 2% wagi naszego ciała to jest około wagi naszego mózgu, więc to mu dało 1000 ml, z czego w pewien sposób te 1000 ml jeszcze rozdzielił, że mózg z tego 1000 ml w 75% składa się z wody, a więc używał 750 ml ciekłej plazmy CO2 ZNO, dodając do tego 100 ml ciekłej plazmy CH3 jako wzbogacenie energetyczne tego, czyli ratio mamy tutaj gdzieś około 7,5 do 1. Kolejnym elementem było właśnie obliczenie, jak gdyby, jakiej wartości gansów dodać, więc tutaj Giovanni podszedł do tego, że po prostu od całkowitej masy mózgu odjął to, co jest wodą, co mu dało strukturę gansu mózgu, czyli około 250 ml gansu fizycznie. Natomiast te 250 ml jeszcze się dzieliło na kolejne elementy, ponieważ w mózgu występuje coś, co możemy nazwać białą materią i szarą materią, czy szarą masą, które przedstawiają określone elementy naszego mózgu. I tutaj w odniesieniu do każdej, czyli ta biała masa jest 60% wartości 250, więc to mu dało 150 CO2, a 40 z 250 dało mu około 100 ml tlenku cynku, który użył w elewacji struktury mózgu, że tak bym się wyraził, a więc tutaj były przedstawione nam właśnie wartości poduszek na mózg, czyli tutaj poduszki to są inaczej pacy, tak, które były zrobione na prawą, lewą część i później na górę i tak dalej, które miały określone wartości w mililitrach. I teraz tutaj jest użycie kasku. Użycie kasku, tak, to jest to, 42, 33, to jest to, helmet application, ok. I tutaj widzimy po zastosowaniu tych wszystkich elementów, jak zastosował Giovanni, można powiedzieć to, co wcześniej żeśmy sobie nazwali, siłownię plazmatyczną, czyli w pierwszy dzień zastosował te elementy na głowę od 22 do północy, czyli przez 2 godziny, później przez 4,5 godziny zrobił przerwę i później znów przez od 4.30 do 5.30 nad ranem znów to zaaplikował i później kolejnego dnia zrobił 5-godzinną aplikację, gdzie tak naprawdę poprawa była niesamowita już po tych 24 godzinach w esencji funkcjonowania jego córki po niesamowicie traumatycznym wypadku. To teraz jeżeli zrozumiemy, że jeżeli osoba w śpiączce jest w stanie dostać tak dużą porcję energii, żeby z tej śpiączki wychodzić, to teraz jeżeli osoba jest zdolna do pewnego, znaczy jest w pełni funkcjonalna fizycznie, to moi drodzy, co się zacznie dziać z polami naszej duszy, na naszej głębszej wartości, jeżeli dodamy jej tej kolejnej struktury warstwy? Ano zacznie wychodzić na zewnątrz. I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, aby właśnie w pewnym sensie doprowadzić do tego, aby nasze elementy w pewnym sensie
fizyczności, tak, zaczęły być pokrywane przez pola duszy. I to jest właśnie to, co chciałem w pewien sposób i nawiązać tutaj do tego, że Gans jest magnesem w dość, powiedzmy, ups, widzicie mój obraz? Tak, tak, widać. Do którego bym chciał teraz zreferować właśnie i to jest właśnie między innymi ten element, gdzie w pewnym sensie jak weźmiemy sobie stół jako przykład, no może to bardziej jakoś tak w linii prostej narysuję, czyli to jest nasz blat stołu, weźmiemy pod ten blat stołu załóżmy sobie jakiś magnesik, tak? I teraz tutaj posypiemy gdzieś sobie jakieś opiłki metalu. Teraz jak spojrzymy z góry na ten sam stół, to w pewnym sensie, tutaj powiedzmy, że to jest obcięcie tego stołu, to w pewnym sensie zauważymy, że ten magnes będąc tutaj, o, może zmienię kolor, ten magnes będąc tutaj, a te opiłki będąc tutaj, na razie się z tym nic nie dzieje. Ale im bliżej przysuniemy ten magnes do opiłków, czyli tutaj jest to, to jest pac, lub health pen, a to jest nasze ciało. Rozumiemy analogię? Nadążamy za nią, żebyśmy mieli ten sam myślenia. To teraz w tym momencie, jeżeli zauważymy, że ten magnes przysuniemy na odpowiednią pozycję w stosunku do opiłków, to opiłki zaczną się poruszać do tego punktu, prawda? Czyli teraz jak sobie weźmiemy linią prostą, oddzielimy, to jest nasza fizyczność. To jest nasze ciało. I teraz te gansy, które są za tą ścianką, to jest nic innego jak pola struktury duszy każdej komórki. Teraz w momencie, kiedy te pola się zaczną przesuwać na zewnątrz, w fizycznej interakcji magnesu, tak, jak weźmiemy ten magnes i odłożymy go gdzieś na bok, pozwolę sobie go wymazać, niech tylko znajdę tutaj jakieś urządzenie do wymazywania tego. Tutaj to chyba. Nie. To. Jeżeli wymarzymy ten magnes, to teraz w tym momencie, jak spojrzymy z góry też, to mimo to, że wzięliśmy ten magnes gdzieś tam na bok, jakkolwiek, jak daleko, to opiłki i tak zostały nam scentralizowane w danym punkcie, prawda? Czyli przesunęliśmy opiłki ze środka na zewnątrz, tak? No, zgadza się. Właśnie tak dokładnie działają pacy. To jest jak gdyby, jak mamy nasze jajko, może wrócę do naszego jajka, jak mamy nasze jajko, to właśnie, to jest ten element, w którym tak naprawdę tą siłę plazmy, czyli załóżmy mamy gans o jakiejś tam sile i w tym momencie widzimy, z czego składa się jajko i teraz jajko jest dokładnie analogią nas ludzi, to w momencie, kiedy tu przyłożymy pac i załóżmy, że ten pac jest o sile tego pola tutaj, to tak naprawdę po czasie to pole zaczyna istnieć też w tej strukturze. W pewien sposób ono zawsze tam istniało i teraz tylko jesteśmy w stanie je bardziej uwypuklić i je zaobserwować. Rozumiemy, do czego zmierzam? W pewnym sensie, ale jednocześnie ten proces też działa do środka. To też jest bardzo ważne. Czyli poprzez tą dynamikę tego procesu zaczynamy wchodzić w coraz głębsze struktury naszej plazmy, no bo inaczej tego nie idzie opisać. Nie wiem, czy jestem wystarczająco jasny w wypowiedzi. Jeżeli nie, to proszę dajcie mi znać. Myślę, że każdy rozumie. No dobra, bo tutaj chciałbym wiedzieć to, czy to jest technicznie po prostu dla osób, które dopiero zaczną przygodę z tym, żeby mogły sobie po prostu użyć paców i żeby wiedziały, co robią, po co robią i do czego zmierzają.
Dobra, jeżeli to jest wtedy dla nas zrozumiałe, to myślę, że możemy przejść sobie dalej. Jeżeli nie, to będzie można sobie to i tak obejrzeć jeszcze raz. A więc teraz kolejna, jak gdyby kolejny element prezentacji. Teraz gdzie my tu się zatrzymaliśmy? Zatrzymaliśmy się na YouTubie. Dobra, tu jesteśmy. Czy widać ekran? Halo, tak. Czy potwierdzić? Dobra, więc teraz jeżeli jedziemy dalej, to w pewnym sensie Giovanni tutaj opisał kilka elementów, które całościowo możemy połączyć. Czyli w pewien sposób zaczęliśmy od balansu ciała, tak? W sensie fizyczności od żuchwy w dół. Później Giovanni nam przedstawił balans głowy, tak? I w późniejszym wymiarze przedstawił nam w pewien sposób rozpuszczenie elementów ścięgiem czy wiązadeł, które... No, jego córka leżała w łóżku prawie 1,5 roku bez specjalnych fizjoterapii, ponieważ lekarze postawili na niej krzyżyk, dając jej 1% szans na przeżycie, a więc no, po co marnować baterię na kogoś, kto i tak ma 1%, więc nie była rehabilitowana w odpowiednim, powiedzmy, elemencie, więc trzeba było doprowadzić tą rehabilitację w sposób plazmatyczny, żeby wszystkim pokazać, zobaczcie, ludki, możemy zrobić cuda. I to wcale nie są cuda, ponieważ te cuda są albo mogą być wytłumaczone w bardzo technologiczny, w bardzo logiczny sposób, bez konieczności tutaj używania jakichś magicznych elementów, gdzie to była godzina 7, gdzie pokazuje nam kolejny dolny element Giovanni, to jest właśnie praca z nogami, a dokładnie ze stopami, w kilku pozycjach, natomiast ja tutaj się nie będę w to zagłębiał, to można sobie później jak gdyby urządzić dyskusję na ten temat. Ja bym chciał tylko tutaj dojść do tego, co chciałem pokazać. Natomiast było to rozpuszczenie złogów, które powstały na więzadłach, tak? Wiązadłach. Poprawcie mnie, jeżeli nie mówię po polskiemu. Które były rozpuszczone w bardzo efektywny sposób, ponieważ myślę, że szczególnie ludzie, którzy zajmują się różnego rodzaju urynoterapiami, będą mieli teraz tutaj, powiedzmy, chwilę swojej glorii, ponieważ do tego rozpuszczenia maksymalnie nieporuszających się, powiedzmy, stawów stopy i generalnie ścięgien, wiązadeł i wszystkiego, ponieważ to było przykurczone za pomocą po prostu moczu. I łatki do tego zostały zrobione z dwóch elementów. Pierwszy element to było 50% wartości łatki, to był mocz. W tym przypadku wynosiło to 380 gram, ponieważ Giovanni też to obliczał w stosunku do mniej więcej wagi stopy jego córki. I kolejne 50 odnosiło się do ciekłej plazmy CO2 z małą ilością gazu CO2, który miał 11 gram. Tutaj była podana wielkość patrzy, czyli to było 12 na 20 cm i patrze były, powiedzmy, utrzymywane nie mniej niż 40 godzin i tutaj jest im bardzo ważne, że przed zamknięciem szczelnym tych patrzy należy oczywiście pozbyć się wszelkiego powietrza ze środka, żeby nie stworzyć oczywiście na nasz mocz jest bardzo podatną organiczną substancją na fermentację, żeby właśnie uniknąć tej fermentacji. I patch, który był użyty na dole stopy w stosunku do tego, co był użyty na górze, czy odwrotnie, tu tylko chodzi o ratio, było właśnie 2 do 1.
Czyli widzicie, tym kluczowym elementem znowu jest proporcja. Proporcja, proporcja, proporcja. Żeby ten przepływ był zachowany. I z tego, co zastosował tutaj Giovanni, po 48 godzinach, jak zresztą mówił na prezentacji, fizjoterapeuci po prostu nie mogli uwierzyć, że bez konieczności ćwiczeń i jakichś większych zabiegów medycznych za pomocą zastrzyków, blokad czy jeszcze innych różnych ciekawostek, w 48 godzin doprowadził jej stopy do pewnego rodzaju motoryki, która pozwoliła na dalszą rehabilitację. To jest, moi drodzy, niesamowite, bynajmniej w moim zrozumieniu, ale w naszym całościowym zrozumieniu to jest jak gdyby kolejny element budujący polaryzację całego ciała, bo przeszliśmy przez fizyczność, przez mózg, po stopy i weszliśmy w bardzo ciekawy element, moi drodzy, który jest niczym innym jak tym. Tutaj jest akurat filmik. Ja sobie polecam wszystkim obejście naprawdę tą prezentację i to kilka razy, ponieważ ona ma bardzo dużo warstw. Kolejnym elementem, który był bardzo skupiony na polaryzację, oczywiście ze względu na głos, nazywamy to w plazmatycznej nauce voice boxem, czyli pudełkiem głosowym. Było nic innego jak gardło. I było nic innego jak udrożnienie strun głosowych. Ale, moi drodzy, jeżeli rozumiemy z punktu widzenia też czakrowego i innych nauk gardło i zastosowanie tych patchów, to możemy widzieć, zauważyć, że jeden z najważniejszych reaktorów naszego ciała, który patrząc od góry oczywiście w dystrybucji pól, jest dokonywana na nim polaryzacja i tutaj ta polaryzacja była dokonywana za pomocą gansu, 80% gansu cynku, 15% CO2 i 5% saliwa, to jest nie bardzo, czy to o ślinę chodzi tutaj, nie wiem, czy ktoś by mógł to podpowiedzieć, bo ja tego nie tłumaczyłem. Myślę, że tutaj ten akurat element zostawię, bo nie bardzo jestem pewien, a nie wiem, czy tu chodzi, nie chodzi przypadkiem o ślinę. Ale generalnie tutaj to zostało użyte w tych patchach i zaaplikowane, zaraz tu gdzieś kawałek dalej będzie. Tak, chodzi o ślinę. No, dzięki bardzo. Tu miałem gdzieś, to było dosłownie parę sekund. Mam nadzieję, że w to trafię. 13, 8, 13, 15. O właśnie. I tutaj mniej więcej w tej pozycji były użyte te patche, gdzie tutaj jest przedstawiony ten element. Więc z punktu, powiedzmy, mojego zrozumienia, pokazuje nam to bardzo, bardzo ciekawy element, nie tylko medyczny, ale w głębszej strukturze zwiększenia polaryzacji przepływu energii, gdzie ten feedback z góry na dół może być podawany o wiele łatwiej i w sposób, w który jak gdyby nie wyczerpuje tego, co potocznie nazywamy duszą, chociaż jej nie można wyczerpać, ale na chwilę obecną przyjmijmy, że ten dystans może być wyczerpaniem i tu nie było doprowadzone do pozycji, żeby fizyczność oddaliła się w sile pól zbyt daleko od duszy, co doprowadziłoby do zgonu. Tylko to było utrzymywane w pewnej pozycji bliskości. To teraz, moi drodzy, w końcu dochodząc do sedna, mam nadzieję, jak wielokrotnie żeśmy sobie mówili, zbliż serce do mózgu. Dlaczego? W momencie, kiedy mamy Słońce i Ziemię, wiemy, następuje frykcja, frakcja, tarcie. Teraz, jeżeli zrozumiemy, że nie mówimy o sercu, tylko mówimy o wypadkowej klatki piersiowej i mówimy o wypadkowej mózgu, gdzie to jest, powiedzmy, fizyczny aspekt tego, znaczy się inaczej, plazmowy, a to by był fizyczny. Bo w fizycznym elemencie oczywiście jest na odwrót, gdzie klatka jest bardzo olbrzymia, a tutaj jest bardzo mały element, powiedzmy, środkowy naszej głowy. Teraz pomiędzy nimi występuje kolejny element, który jest pośredni, który nazywamy voice boxem.
czyli tym powiedzmy elementem, jakby to powiedzieć, pudełka głosowego, które znajduje się w naszym gardle. Dlaczego? Ponieważ jeżeli, o, tutaj byśmy to narysowali w drugą stronę, ponieważ jak wiemy, ten element jest niczym innym jak translatorem źródła energii do tego, co tnie energię na odpowiednie plazmy, odpowiednie wielkości plazm, które stanowią naszą fizyczność. Teraz, jeżeli przetłumaczymy to w element przybliżenia serca, to im bardziej z tej struktury klatki piersiowej zwiększamy przepływ poprzez tunel do struktury naszej głowy, w tym momencie zaczynamy tworzyć shape spaceshipa, czyli kształt spaceshipa. Dlatego tą prezentację dzisiaj o polaryzacji w pewien sposób jak gdyby poruszyłem, bo jeżeli wrócimy do nauki o pewnych elementach naszego ciała, to w pewnym sensie umieszczenie ich w polaryzacyjnej strukturze umożliwia nam przepływ, niezakłócony przepływ. I teraz w momencie, kiedy ty na tym przepływie operujemy i go rozpoznajemy, to w tym momencie daje nam to możliwość zawijania pól z powrotem. Na zasadzie im więcej daje, tym więcej dostaje. Kolejnym ciekawym przykładem tego jest to, że jogini od dawien dawna mieli fantastyczny zwyczaj, w którym wychodzili chyba tam do godziny po wschodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca, zresztą to nie tylko oni, i patrzyli w słońce, jak gdyby przepuszczając promienie słoneczne przez swój mózg, resetując całą fizyczność i prowadząc cały zabieg plazmatyczny w swoim ciele. To teraz, moi drodzy, kolejna bardzo ciekawa, ale analogia do tego, ponieważ jeżeli to, co dzisiaj tłumaczyłem, to dla mnie miało to jeden jak gdyby element, żeby mówić o tym, to jest to, żeby pomóc osobom ruszyć za pomocą łatek, gamsów do rozpoznania tego przepływu przez swoją fizyczność. Nawet nie od razu, ale do tego trzeba cierpliwości, to na pewno zacznie występować i wtedy zacząć się bawić na innych wymiarach swojej fizyczności, które i tak już tam są, tylko my ich nie widzimy. Ale do czego zmierzam? Ci ludzie patrzyli w słońce. To jest słońce. Teraz jeżeli weźmiemy, że analogią słońca jest nasza dusza, a analogią pewnego rodzaju ziemi w tym przypadku jest nasza fizyczność. Czyli w tym momencie im bardziej zbliżamy serce do mózgu, tym bardziej tworzymy tą frykcję, czyli więcej zaczynamy dawać, bo zwiększa się w pośrednim elemencie przepustowość, oczywiście z jednego punktu do drugiego. I w tym momencie uzyskujemy zawinięcie pól. Co w pewnym sensie doprowadza do niczego innego jak tego, co nazywamy strukturą fizyczną spaceshipa. Do tego chciałem w pewien sposób zmierzyć i teraz to, co robili jogini i inni ludzie, my możemy robić codziennie, nawet bez słońca, ponieważ każdy z nas nosi słońce w sobie. Tylko trzeba ten przepływ ukierunkować, spolaryzować, zintensyfikować, żeby móc na początku go chociaż zobaczyć dla własnego potwierdzenia i wtedy zacząć się z nim bawić, eksperymentować. Okej, moi drodzy, jakieś pytania? Bo to by było z mojej strony na tyle. Mam nadzieję, że to było w miarę jasne i w miarę, nie wiem, jakieś zwięzłe i że za chwilę będziemy mogli też usłyszeć pewnego rodzaju, może nie dzisiaj, ale powiedzmy w przyszłym tygodniu, jakieś ciekawe feedbacki z użycia różnych podstawowych systemów za pomocą łatek i tego, co nazywamy rejsią. Ktoś by chciał coś dodać, skomentować? Zapraszam bardzo. Właśnie tej krystalizacji soli chyba to w stawach była, tak?
No to jest dosyć, nie wiem, czy dobrze jakby analogicznie do tego podchodzę, ale to była krystalizacja soli między stawami lub tam do końca też nie wiem, ale wiem, że ci, którzy właśnie mają takie zaburzenia, to jest chyba jakaś taka choroba podagra lub dna moczanowa chyba, to jest krystalizacja właśnie soli, też by mogli jakoś... Dna moczowa. No, czy coś tak, takiego, nie? No, można by było też po prostu tą metodę zastosować, gdzie w wyniku czego można by było się pozbyć, rozpuścić to po prostu. No to wiem, że to jest dosyć bolesne, także można by było tego użyć. No dobrze, ktoś, dzięki tutaj Jarku, a ktoś jeszcze by chciał coś dorzucić względem może prezentacji, względem tego wszystkiego, może ktoś już coś osiągnął dzięki temu w jakiś sposób, czy też nie, jeżeli nie, to myślę, że wtedy będziemy kończyć spotkanie, bo i tak już jesteśmy gdzieś koło progu 2 godzin, także, ale zapraszam gorąco do jakiegoś, nie wiem, wypowiedzenia się i no. Jeszcze dodam, myślę, że to jest taka najprostsza metoda, jaka była stosowana i stosują ją niektórzy w postaci takiej, gdzie nogi wkładali do zimnej wody, a tyłkiem siadali, że tak powiem, do gorącej. To już była ta polaryzacja, nie? To jest tak jakby takie najprostsze, jakie cokolwiek wcześniej było robione i każdy się zastanawiał, dlaczego to tak jest. Bo to już była ta różnica potencjału tego przepływu. No ale tutaj już mamy bardzo, bardzo daleko, jakby dalekie zrozumienie w stosunku do tego prawej, lewej strony, góry, dołu i całego jakby układu gruczołów. No to jest już naprawdę do ćwiczenia, do wyćwiczenia, do spróbowania, do odczucia i pracy nad sobą i nie tylko nad sobą, bo i można po prostu pracować z innymi ludźmi też. Także ja podziękuję, dziękuję bardzo Paweł za bardzo, bardzo szerokie jakby rozciągnięcie tego tematu. No nie ma sprawy, mam nadzieję, że to się przyda. No i też tutaj zachęcam jak gdyby do dochodzenia do swojego własnego laboratorium, tak? Przy użyciu może na początku jakichś elementów zewnętrznych, ale no bez tego treningu no wiele się nie wydarzy. No moi drodzy, tutaj jak gdyby musimy być tego świadomi, ale też każdy z nas jest w stanie podjąć ten trening. Tutaj nie ma ani gorszych, ani lepszych. Jest tylko kwestia tego, czy chcemy, czy nie chcemy, tak? Więc zapraszam bardzo też do podzielenia się jak gdyby wnioskami z tego i pewnymi obserwacjami na przestrzeni używania różnych metod, nie tylko wywodzących się tutaj z tej technologii, ponieważ wiemy, że w tej technologii wiążemy wiele elementów i byłoby to może pewnego rodzaju arogancją, jakbyśmy powiedzieli, że ta technologia jest jedyną prawdziwą, ponieważ tak naprawdę nic nowego nie jest wymyślone, ale jest tłumaczone w sposób dzisiejszego człowieka, myślę, jak najbardziej zrozumiale i pozwala nam zrozumieć pewne elementy, które gdzieś tam żeśmy po drodze pogubili jako ludzkość, jako totalność i ruszyć dalej, ponieważ z tego, co widzimy, odkrycie tego przepływu jest kluczem do pójścia głębiej, czyli do zabawienia się w różnego rodzaju kreacje, bo nie chcę tutaj użyć słowa manipulacje, choć w pewnym sensie do tego jesteśmy przygotowywani, ponieważ pamiętam, jak dr Kesze w jednym z Knowledge Seekerów powiedział, że tak naprawdę ludzkość nie zostanie wypuszczona z tej planety, dopóki nie nauczy się obsługi czy manipulacji pól w odpowiednich warunkach kreacji, a więc no chcąc, nie chcąc,
No, przyda nam się to, na pewno. Bez tego ani rusz gdzieś w głębokim kosmosie. Nie? Także z mojej strony jeszcze raz dzięki bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w czwartek. Dzięki bardzo. No tu jeszcze mamy pytanie na czacie od Huberta. Czy ma znaczenie, jakie gansy i gdzie użyjemy? Tak, ma to znaczenie, bo to w pewnym sensie chodzi o siłę interakcji pomiędzy polami. Więc jeżeli najważniejszym elementem jest to, żeby zrozumieć, że plazma to jest kulka w kulce, żeby to zwizualizować sobie, a więc ta kulka w kulce, ta mała w środku, musi mieć swój odpowiednik na zewnątrz. I to, co jest pomiędzy nimi, to jest to, co nazywamy proporcją albo inercją, ponieważ w pewnym sensie grawitacyjna struktura, ta, która jest w środku, ona jest magnetyczno-grawitacyjnie silniejsza, aniżeli struktura na zewnątrz, jeżeli to rozumiemy. Mimo to, że ta struktura na zewnątrz też jest magnetyczno-grawitacyjna, ale ona jest o wiele słabsza w interakcji pól. Teraz te dwa elementy pomiędzy sobą tworzą tak zwaną masę plazmy i w pewnym sensie każdy element składa się z dwóch. Więc im używam bardziej otwartej plazmy, tym jest to łagodniejsze. Im używam ciaśniejszej plazmy, czyli na przykład elementu, który my nazywamy bardzo grawitacyjnym, który może być bizmut, cokolwiek, to mówimy, o, bo to jest szalenie grawitacyjne. Ale musimy zrozumieć, że jak coś jest bardzo grawitacyjne, to jednocześnie jest bardzo magnetyczne, stąd wynika jego masa atomowa. Z różnicy pomiędzy tym, co jest skorupką, czyli M, a tym, co jest esencją G, wynika jego emocja, czyli coś, co nazywamy właśnie masą, w pewnym sensie. I jeżeli to zrozumiemy, to niezależnie, czy spojrzymy na rumianek, czy spojrzymy na bizmut, czy spojrzymy na CO2, czy spojrzymy na inne elementy, będziemy wiedzieli, jak z nimi interagować. Oczywiście zaczęliśmy od podstawowych, które elewują strukturę naszego mózgu, CO2, ponieważ o to głównie chodzi, żeby podnieść strukturę ludzkiej duszy fizyczności ku górze, czyli wzmocnić ją w polach. Ale ci, którzy czują się dobrze, mogą pracować z innymi plazmami, tak samo. Ale to wymaga już zrozumienia. Więc przede wszystkim trzeba zrozumieć proporcja, czym jest masa atomowa i czym jest inercja. I wtedy możemy się bawić właśnie z eksperymentowaniem z różną plazmą, bo na przykład ten element, który wczoraj żeśmy robili, gdzie osoba przy użyciu plastikowego kubeczka z wodą, załóżmy po ołowiu, dodając do tego CH3, zmieniła właśnie strukturę magnetyczno-grawitacyjną w bardziej osłonce CH3, czyli to CH3 stało się filtrem z zewnątrz i filtrem do wewnątrz, bo z tego wynika nam inercja. Czyli ten promień wchodzący do środka obierał się ze swojej najsłabszej struktury, czyli po prostu tak jak banan, tak? Obierał się, o Jezu, co tu się dzieje? Obierał się, aż obrał się do takiej struktury, że mógł przejść przez sito i wpaść do środka, gdzie jeszcze poleciał sobie dalej, bo tutaj też się obrał, zostawiając swoją strukturę i dodając do niej, i poleciał sobie dalej. Ale to samo dzieje się ze środka na zewnątrz. To jest dokładnie to samo. Okej, dobra. Mam nadzieję, że to zrozumieliśmy. Gansów jedzenia, tak, jak najbardziej, tylko że to są silniejsze elementy. Ja bym proponował nie kombinować na początku, żeby zostać z tymi podstawowymi gansami. Nie po to CO2 i CO2, CH3, ZNO i inne elementy zostały nam przedstawione, żeby z nich korzystać. Później, jak już się poczujemy bardziej
powiedzmy, rozwinięci w zrozumieniu, możemy operować na innych plazmach, ale ja gorąco polecam na początku nie komplikować sobie życia, bo po co, utrzymać je jak najprościej się da i zacząć od tego, co było przedstawiane przez fundację od samego początku. No dobra, to jeżeli nie ma pytań, to ja sobie podziękuję. Dzięki Wam bardzo, moi drodzy, za niedzielny wieczór spędzony razem i do usłyszenia przy okazji. Pozdrawiam, papa. No, dziękuję również. Dziękuję za uwagę. To były 151 publiczne warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. I do usłyszenia do następnego spotkania. Także dziękuję.